Cześć, jak się macie? Tutaj oczywiście Damian, witam was na stojąco, a to oznacza, że będzie działo się coś ciekawego. Prosto z mostu, mBank zabiera mnie na mecz Liverpoolu z Interem. Czas na wycieczkę. Nagrywam to w poniedziałek wieczorem, bo muszę jeszcze ogarnąć kilka rzeczy. Plan jest prosty, lecimy do Londynu. Niestety nie było bezpośrednich lotów do Liverpoolu. No i chciałem zobaczyć Londyn, bardzo tęsknię za nim. Tam łapiemy pociąg, cyk, 2 godziny, jesteśmy w Liverpoolu, idziemy na obiad, idziemy na mecz. Proste, co nie? Tylko no właśnie, tak a propos tego pociągu, to jeszcze biletu nie kupiłem. Pokażę wam, jak się to robi. Jeśli chodzi o bilet na pociąg, postanowiłem skorzystać ze strony Trainline, no niestety ceny jak to ceny na pociąg w Anglii. No i co no, płacimy tutaj kartą. Ogromnym plusem w aplikacji mBanku jest to, że nie musicie mieć portfela przy sobie. Wystarczy, że wejdziecie w detale swojej karty i tyle. I pamiętajcie o tym, by nigdy, powtarzam, nigdy nie pokazywać zdjęć swojej karty w necie. Dbajcie o bezpieczeństwo. No i prawdę mówiąc, wszystko mam już ogarnięte, jeszcze tylko plecak muszę spakować, kamerę zabrać i tak naprawdę widzimy się w Anglii. Czas zacząć przygodę. Zaczynamy od najgorszego punktu wyjazdu. Pobudka o 3:15. Szybka wizyta w toalecie, fryzura ogarnięta. Plecak gotowy, baterie naładowane, można ruszać. Magia, jestem pod lotniskiem. Kurczę, zimno. Niestety trzeba trochę postać przy odprawie. Na szczęście nie była to aż tak duża kolejka. Przyciskam się przez fast track, bo chciałem sprawdzić, jak to jest i tak właściwie to polecam. Przyjemnie, można chwilę pochillować. Knajpy na lotnisku kuszą, ale śniadanie dopiero w Londynie. Wytrzymam. Do samolotu kolejka i jako, że nie chciałem pchać gdzieś tam bagażu, to właściwie stanąłem w niej, bo co mi szkodzi. Idziemy do samolotu, miejsce zajęte, czas podziwiać wschód słońca. Bajka. Dobra, idę w kimę. I... o! Okej, pobudka, cyk, już lądujemy w Luton. Chyba z 3 lata mnie tu nie było. Kontrola paszportowa. Szczerze, tak długo chyba nigdy nie czekałem. Około 30 minut, ale wszystko dobrze się skończyło. Bariera przekroczona. Automat biletowy znaleziony, za 50 minut jesteśmy w Londynie. Najpierw autobus, potem pociąg. Sprawna podróż. Dojeżdżam do stacji St Pancras, jednak tutaj nie kończy się moja przygoda. Szybko idziemy na metro, a metrem jedziemy na jedno z moich ulubionych miejsc, z którego też się wybieram na śniadanie, na jakieś zakupy. Chodzi mi oczywiście o Piccadilly Circus. Magia montażu. Dochodzę tam w kilka chwil. Drodzy widzowie, czas na raport. Udało się. Jestem w Londynie. Godzina 9:16. Jedno z moich ulubionych miejsc, takie charakterystyczne, czyli Piccadilly Circus. Wiele razy was już tutaj zawierałem. No i słuchajcie, nie przyjechałem tutaj, by tylko zwiedzać. Po prostu musimy coś zjeść, bo tylko sok wypiłem na lotnisku. Stąd tak naprawdę czeka mnie mały spacer, jakieś 5-6 minut i dzisiaj spróbujemy bajgla. Jeszcze nigdy tam nie byłem, szukałem specjalnie jakiegoś nowego miejsca, nie jakaś sieciówkowa kawiarnia, no bo jednak ile można. Lecimy! Ale powiem wam, że jest pusto, no nie taki Londyn zapamiętałem pewnie, to się wszystko jeszcze rozkręca. Znaczy lepiej dla mnie, nie? Raczej mi nikt miejsca na bajgla nie zajmie. 3 lata, drodzy widzowie, 3 lata. No, ostatni raz byłem tutaj na evencie EA, co było naprawdę super. Miałem tam okazję zagrać za Kinfenwą, było naprawdę fajnie. Sorry, że tak ciągle przerywam, ale no, ludzie chodzą obok, nie chcę ich nagrywać tak centralnie. Pójdę do kawiarni i tam sobie pogadamy. No, to tutaj. Jakby ktoś był zainteresowany, to postanowiłem pokazać menu. No co jak co, jest czego wybierać, jeśli chodzi o śniadanie. Tutaj oczywiście możecie też sobie zamówić kawę, jakiś sok. No i mój paragon. Za kawę oraz bajgla zapłaciłem tylko 5 funtów. Dobra, mamy kawę, mamy bajgla i mamy też ogromny hałas, ale budowa jest obok. To mój dzisiejszy kompan. Dobra, ja się zgłosiłem na pozycję z omletem, twarożkiem i podobno ma być tam jeszcze ogórek. Wygląda spoko. Jeśli smakuje tak samo jak wygląda, to będzie dobrze. Tak to wygląda w środku, bo wiem, że po to włączyliście ten film. Zapomniałem, że jest tutaj jeszcze pomidor. Pierwszy raz jem jajko z twarożkiem i z ogórkiem. Wcześniej bez ogórka. Dosyć przyzwoite połączenie. Na razie jest to najlepszy bajgiel, którego jadłem w życiu. Tylko problem polega na tym, że za wiele ich nie jadłem, ale polecam. A, no i kawa to jest bardzo dobra. Znacznie lepsza od sieciówek. No co ono, pojedzone, można i zwiedzać. O, taka to przyjemna, nowoczesna okolica. Zakupy zrobione, do pociągu do Liverpoolu godzina, więc jedyne co mi teraz pozostaje, to nie wiem, może jeszcze jakąś małą kanapkę chwycę. O 15:00 jestem w Liverpoolu, pokażę wam hotel, później pójdziemy na obiad. No i mecz też dzisiaj będzie, nie? Bo to bardzo ważne. Widzimy się w Liverpoolu. Na razie.
Cześć, udało się, jestem w Liverpoolu, teraz czas na małe zakupy, może jakiś szalik, może programy meczowe, chcę coś fajnego do rozdania na Twitcha. No jeśli chodzi o zakupy, to wiecie, ja tam mam dodaną do swojego portfela w telefonie kartę mBanku, funty gotowe do wydania, więc no idziemy do sklepu. Dobra, czas na zakupy, ale oczywiście nie tutaj, tutaj nigdy nikogo nie ma, najsmutniejszy sklep chyba w całym tym obiekcie, no. Przepraszam, takie są fakty. Kurczę, fanko Salah, ale nie wcisnę go do plecaka chyba. Dzisiejszy program meczowy mam taki dostać wraz z obiadem, ale przywiozę taką sztukę dla kogoś na Twitchu. Niestety nie widzę nic stricte związanego z tym spotkaniem. Kiedyś mieli takie podwójne szaliki, ale kto wie, może będą pod stadionem. Tam jeszcze spróbuję zerknąć, ale szukam dalej. Dajcie znać w komentarzu, jeśli to też mam dla was przywieźć. Akurat taka oferta, gdy nie wziąłem żadnej koszulki, by zrobić na drogę. Dobra, tak a propos szalików, no to wiecie, tutaj mamy rzeczy związane z Carabao Cup, no niestety z tym dzisiejszym meczem Ligi Mistrzów nic nie ma, więc chwycę taki jeden szalik na giveaway. Oczywiście płaciłem telefonem, tak szczerze, tutaj poza tematem chyba płacenie telefonem, czy to zegarkiem, który mam tutaj, to jedne z rzeczy, które najbardziej uwielbiam w obecnych czasach. Ach, ten konsumpcjonizm, co nie? Dobra, ja nadal nie byłem w hotelu, jeszcze się nie zameldowałem, więc idę tam, pokażę wam pokój, no i będziemy się powoli szykować na mecz. Jakieś typy też trzeba zrobić. W odcinku mówiłem 2-0, ale nie wiem, czy się tego trzymam. Zaraz pogadamy. O, taką windą jadę. No cześć, witam was już w moim hotelu. Powiem wam, że mam jakiś szczęśliwy dzień. Zarezerwowałem najtańszy możliwy pokój, ja dostałem upgrade na ostatnim piętrze. Całe życie czekałem na coś takiego, ja pikole! Zdaję sobie sprawę z tego, że w kamerze może to nie robić wrażenia, ale na żywo, no powiem wam, że bajka. A to nie hotel mnie wspiera w dzisiejszym filmie. Takie łóżko akurat dla mnie, pierwszy telewizor. Nie jest to klima, ale aż tak ciepło nie jest, przeżyję. O kurcze, umyję się. Sofa, kolejny telewizor. W ogóle to powiem wam tak, na początku chciałem spać w tym hotelu, który wam tutaj pokazuję, ponieważ z tego hotelu będę jechał na mecz. Mam tam właśnie obiad, to jest taki pakiet z Liverpoolu, ale no spóźniłem się i nie było już miejsc, więc no... No biedny ja, będę musiał spać tutaj. A, przepraszam najmocniej, jest klimatyzacja, ale jestem za młody, by ją zrozumieć. Dobra, usiadłem sobie, pokażę jeszcze ten szalik, tutaj mówię, będzie też dla subskrybentów na Twitchu, więc tak, do meczu... 3 godziny 20 minut. Kiedyś prawie zaliczyłem niezłego fejla, ponieważ zapomniałem, że zmienia się strefa czasowa i to był chyba, nie pamiętam już, który to był mecz, ale przyjechałem tak naprawdę o godzinę za późno i wtedy musiałem iść na pieszo z dworca na stadion. Na szczęście teraz zawiezie mnie normalnie autokar pod stadion, ze stadionu też ten autokar mnie zabierze. Niestety nie mam takiego fizycznego biletu na mecz, więc nie będę miał pamiątki, ponieważ musiałem kupić coś takiego jak hospitality, to jest... No nie do końca VIP, nie można tego nazwać VIP-em, po prostu... No okazja, żeby zdobyć bilet dla takich osób, które nie mieszkają w Liverpoolu. No i dla niektórych, co chcą mieć takie premium doświadczenie. Dobra, może wreszcie coś o meczu. No Liverpool wygrał w Mediolanie 2-0. Nie było to aż tak proste spotkanie, ale udało się wygrać. No obecnie nie ma tej zasady bramek na wyjeździe, ale jednak myślę, że tutaj magia własnego stadionu zrobi swoje. Nie biorę pod uwagę innego wyniku niż zwycięstwo Liverpoolu i awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów. No też dzisiaj, tak jak mówiłem w odcinku, gra Bayern. Stawiam też na awans Bayernu, no ale liczę na to, że zobaczę gole, bo jednak nie ma nic gorszego niż przyjechać na mecz i zobaczyć wynik 0-0. Chyba że naprawdę byłyby niesamowite emocje, ale stawiam takie... A wiecie co? 3-1 dla Liverpoolu. Zaszaleję. Pójdę teraz na obiad do tego drugiego hotelu i tak naprawdę widzimy się już chyba spod stadionu, ze stadionu. Zobaczymy, jak tam będzie wyglądała sytuacja. Biorę ze sobą tylko telefon z takim małym mikrofonem, a tak naprawdę 95% tego vloga nagrałem telefonem, więc... No to co? Do zobaczenia! Na miejscu zameldowałem się swoją wejściówką na mecz, no i tak wyglądało menu, opcje albo mięsne, albo niemięsne, po prostu trzy dania. Zacząłem od czegoś takiego z warzywami, kawałek focacci, który był bardzo smaczny. Daniem głównym była baranina, którą jadłem pierwszy raz w życiu i szczerze nie jestem fanem. To było smaczne, ale jednak jeśli chodzi o takie mięso, to stawiam na wołowinę, no i na deser. Oj, powiem wam, że to miał być sernik, jeśli to był sernik, to spoko, będą mi się podobały takie serniki. Zapłaciłem za to ponad 300 funtów, więc musiało być smacznie.
No z biletem, no. Ale okej, specjalnie tutaj tak późno przyszedłem, bo zaraz po obiedzie mieliśmy autokar, który prowadził nas prosto na Anfield. No trochę też ta podróż trwała, ponieważ były korki, jak to typowo przed meczem, ale później gdzieś się tam autokar wcisnął w ciasną uliczkę i cyk, no pod sam stadion nas nie zawiózł, bo po prostu się nie da, ale jeszcze tam mały spacerek. No i tak jest, jesteśmy w domu. No to co, jak mogliście zauważyć? 5 minut od stadionu, zaraz wchodzimy. Zobaczymy, jakie to miejsca. Chyba dobrze będzie widać z góry. Mam taką nadzieję. Melduje się spod stadionu, duży wiatr. Mam nadzieję, że za bardzo to nie przeszkadza. No co, no idę znaleźć wejście, siadam na miejscach i czekamy na pierwszy gwizdek. No i co, no taki widok będę miał dzisiaj, tu jeszcze nie siedziałem, fajnie tak pod kątem, boisko widać bardzo dobrze, wydaje mi się, że nie będę miał problemu z profesjonalną no, analizą gry, nie no fajnie. No ale miejsca mam w samym rogu stadionu, ale jest dobrze, naprawdę, nie jest jakoś wysoko, wszystko będę widział, no tak to jest, jak sam sobie kupuję bilet. No i co no, gol dla Interu 2-1, chciał, w sensie w dwumeczu 2-1, chciałem emocje, to mam. Szybko poszło, czerwona kartka dla Interu. Ja nie wiem, jak to wygląda w telewizji, ale sędzia ciągle gwizdze i gwizdze, to wygląda na, nie wiem, no takie softy, ale pewnie no co innego, tak wiecie, nie na żywo, bo na żywo, no pod wpływem emocji też inaczej to się odbiera. Nie no, to jest niemożliwe, ile 3-4 słupki dla Liverpool, no jakoś tak, teraz Salah strzelił, nie wierzę w to. Porażka, a jednak zwycięstwo. Szkoda, że nie udało się strzelić tego gola, no bo jednak tyle sytuacji było, cholera. Ale były emocje i to najważniejsze. No, pierwsza porażka Liverpoolu, którą chyba widziałem na żywo, ale jest awans. To jest najważniejsze. No i co no, czas się zwijać ze stadionu. Za bardzo nie pamiętam skąd mam autobus, ale mam nadzieję, że się uda. Chyba przed siebie muszę. Widzimy się w hotelu. Albo nie. Cały zdrowy dotarłem do hotelu i drodzy widzowie, to już będzie koniec tego vloga. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Tak nawet się zastanawiam, czy, no nie wiem na ile to będzie możliwe, ale czy nie zacząć podchodzić właśnie od takiej trochę innej strony do tych relacji, żeby sprawdzać takie bardziej VIP miejsca oczywiście. No to będzie, no kosztowne może być, ale byłby to zawsze jakiś inny content. No mi się to podoba, nie? Jakbym ciągle dostawał takie upgrade'y, to oczywiście bym nie narzekał. Kurczę, tak jeszcze o tym meczu, no szkoda, wielka szkoda tych niewykorzystanych sytuacji, bo to jest przerażająca była trochę ta nieskuteczność. Jeszcze w tej końcówce, jak tam chyba Arturo Vidal później oglądałem, że to uratował, nieważne. Porażka na własnym stadionie to zawsze trochę boli, ale koniec końców jest awans. No i co, no ciekawe, kogo tam się uda wylosować za tydzień jakoś chyba z hakiem. No, kolejna faza zostanie przedstawiona, więc tak. Może znów jakieś Atletico, Manchester United, jeśli przejdzie, kto wie. Pogadamy o tym za tydzień. Na sam koniec przypominam jeszcze o specjalnej ofercie mBanku, którą znajdziecie w opisie tego filmu. Ja bardzo dziękuję wam za oglądanie. Jeśli wam się film spodobał, pamiętajcie o tym, by zostawić łapkę w górę. No i co no? Do zobaczenia jutro na kanale. Trzymajcie się. Cześć!